Pyszne, sycące pęczotto z podgrzybkami. Jego smak podkreśla parmezan, białe wino i zioła. Polecam do wypróbowania i zapraszam na mojego bloga po więcej przepisów. www.talerzpokus.tv. Najpierw rozmrażam podgrzybki, które zebrałam i zamroziłam jesienią. Grzyby są dokładnie oczyszczone i obgotowane. Szalotki kroję w drobną kostkę i przesmażam na rozgrzanym oleju. Kiedy cebula jest już zeszklona, dodaję pęczak i razem przesmażam na małym ogniu. Rozmrożone grzyby kroję na mniejsze kawałki. Dodaję je na patelnię. Jesienią można użyć surowych podgrzybków lub prawdziwków. Teraz wlewam połowę bulionu. Dodaję pieprz i sól i chwilkę gotuję. Następnie wlewam szklankę białego wina . Dodaję też tymianek, owoce jałowca i majeranek. W trakcie gotowania uzupełniam bulion. Dolewam go porcjami, 2-3 razy. Pod koniec, kiedy bulion już odparuje, do pęczotto ścieram parmezan i dodaję sos sojowy. Przykrywam i gotuję jeszcze kilka minut, aż kasza będzie miękka. Pęczotto można wzbogacić świeżą natką pietruszki. Danie jest szybkie, niedrogie i bardzo smaczne. Polecam, a po inne przepisy zapraszam oczywiście na www.talerzpokus.tv.